No to jak tam pani już długo w tym Wiśniczu tam dokumentuje te wszystkie uroczystości publiczne? Już 34 lata. Ojej, no to medal powinna pani jakiś dostać, a pani nie dała, nie dali jakiś. Nie, nie coś tam podziękowali pani coś. Nie, ale nie wiem, co to było za jakieś, coś podawane było. Dobrze, nie. Coś pani tam dziękowała za coś, ale nie wiem, czy to już pani przestała być, dziękowała pani, czy już pani, czy jakiś medal pani dostała? A, to trzeba było. No właśnie, nie dopatrzyłem dobrze coś. No tyle tych wiadomości leci w świecie, że trudno wszystko się połapać w czym. To wszystko lecą fake newsy. A, fake newsy to są. No, ja właśnie, to nie polskie słowo, ja nie wiem, co to znaczy. No. Czyli medalu jeszcze żadnego pani nie dostała, tyle pani dla tej gminy pracuje i nie? I w ogóle nie docenili pani. Nie był pan na orkiestrze. No trudno być, no a byłem wcześniej, to mam jeszcze panie trochę. Wie. No to zaczynamy. Pani też nie wszędzie jest. Na miejską sesję pani nie przyjdzie. Też. Pani tu Doro przyjdzie, przychodzi czasami. No ja na miejską sesję. Gminę Nowy A pani przychodzi, no każdy obywatel ma prawo być, przecież nie ma zakazu wstępu. Pani Doro przychodzi i na miejską, i na powiatową. Jest wszędzie. Ale to widzi pan, nie ma pana u nas na sesjach Rady Gminy Nowy Wiśnicz. No ja też nie byłem. No reprezentuję gminę Nowy Wiśnicz, więc... Ale tak. Można wszędzie być. Ja byłem w innym mieście też, byłem i nie wygonili mnie. Nie da rady. Byłem, nagrywałem inne sesje w innych miastach też. No to do powodzenia w dalszej medalowaniu panią. Dziękuję bardzo. I niech dadzą pani też batutę potrzymać tylko, albo i tą, czy tą buławę taką do dyrygowania. Nie, pani nie dotknęła nawet? No. Dotknęła. A, dotknęła pani, aha. No ale nie zrobiłem zdjęcia, jak pani to trzyma w ogóle. No to muszę... To... Tak, dla mnie taka godność nie przysługuje. Tak pani nieśmiało dotknęła, żeby nikt nie widział. No to dobrze, powodzenia w medalowaniu panią. Dziękuję jeżeli dadzą jeszcze jakiś medal. Dziękuję.